Piątek, 17 listopada 2023 roku w Zebrzydowicach odbył się wernisaż wystawy czasowej Dariusza Kanaka zatytułowanej Moja wielka wołyńska rodzina. Wystawa przenosi nas w świat Wołynia, krainy o bogatej historii i niezwykłych losach. Dzięki kolekcji fotografii i innych pamiątek autor Dariusz Kanak opowiada nam nie tylko o swojej rodzinie, ale także m.in. o historii wybranych miejscowości. Na wystawie możemy poznać życie na wsi w powiecie kostopolskim, usłyszeć opowieść o żołnierzach Korpusu Ochrony Pogranicza czy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. O źródłach wystawy i skąd na nią pomysł opowiada artportalowi OXPL jej autor Dariusz Kanak. Moja wielka wołyńska rodzina to cykl wystaw już. W Zebrzydowicach spotykamy się po raz siódmy. I 6 wystaw było realizowanych na Dolnym Śląsku. A takim zarzewiem tych wystaw był po prostu zamysł odtworzenia dziejów moich przodków. I najpierw otworzyłem dzieje swojej rodziny i to powodowało, że spotykałem się z różnymi ludźmi, którzy opowiadali mi o Budkach Uiściańskich, to miejscowość, gdzie żyli moi przodkowie. No i w pewnym momencie tego materiału zrobiło się tak dużo, że pomyślałem o wystawie. Najpierw miała być jedna wystawa w Jastrzębiu, ale do niej nie doszło, bo Galeria Historii Miasta została przeniesiona w inne miejsce, później wybuchła pandemia i ten pomysł z wystawą troszeczkę jakby przystopował, ale Wrocław, z którym jestem związany, bo tam się urodziłem, zaprosił mnie na wykład i ten wykład spowodował to, że tam mi zaproponowano pierwszą wystawę, no i później to się potoczyło same. A na wystawie możemy zobaczyć przede wszystkim powiat kostopolski. To taki powiat przygraniczny, trochę zbliżony do naszego cieszyńskiego, bo graniczył z Rosją bolszewicką. Możemy zobaczyć przemysł, który na tych ziemiach był w latach tych międzywojennych, czyli Janowa Dolina, niesamowite kopalnia bazaltu z dyrektorem Szutkowskim, takim wizjonerem. Wybudował niesamowite piękne osiedle, salą teatralną z lądowiskiem dla szybowców, występowały tam gwiazdy, takie jak Jan Kiepura, odbyły się mecze bokserskie. Innymi miejscowościami, które tutaj pokazuję, jest na przykład Korzec. To miasteczko charakteryzuje się tym, że w 1907 w tym miasteczku powstała w zaborze rosyjskim, tutaj trzeba zaznaczyć, pierwsza szkoła z językiem wykładowym polskim. I też dotarłem do potomków nauczycieli z Korca i jest tutaj bogata historia, jest dużo zdjęć z tej miejscowości i dokumentów. Mówiąc o mojej wielkiej wołyńskiej rodzinie, bo ten tytuł powstał dlatego, że okazało się, że z miejscowości Budki Uściańskie wszyscy jesteśmy spokrewnieni, spowinowaceni, a w powiecie kostopolskim, bo trzeba zaznaczyć, że tam Polaków było tylko 16%, w większości łączą nas jakieś, jak nie więzy krwi, to powinowactwo poprzez małżeństwa. I dlatego też taka nazwa tej wystawy. Wracając jeszcze do tematyki wystawy, można tu będzie zobaczyć też ludzi, którzy mieszkają tutaj, na tych terenach w pobliżu, bo na przykład w Jastrzębiu okazało się, że pan Jerzy Radomski, znany pływak, który opłynął 2 razy kulę ziemską, znałem go od wielu lat, a nie wiedziałem, że jest z Klewania. Kupiłem jego książkę o jego jachcie, o jego podróżach i tam było jego historia opisana, urodzony w Klewaniu. Skontaktowałem się z nim, okazało się, że jego rodzina jest bardzo ciekawa, bo już na Wołyniu najpierw mieszkali w Żytomierzu. Jego ojciec, nie pamiętam jak się na imię nazywał, był znanym hodowcą matek pszczół. Znany w Polsce, jeździł na wystawy, zdobył dyplomy. I takich ludzi myślę w Jastrzębiu jest więcej, bo ostatnio też się okazało, że kolega, którego znałem wiele lat, też ma korzenie wołyńskie, dopiero to wyszło przy organizacji tej wystawy. Na wystawie możemy jeszcze zobaczyć inne miejscowe, jak Dermanka, taka nieduża miejscowość z kopalnią kaolinu. Możemy zobaczyć Wojsko Polskie, no bo to teren przygraniczny, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza oraz takie z życia mieszkańców, deportacja później na ziemi odzyskane. Jest też jedna ciekawa plansza od Zbigniewa Kwiatkowskiego, którego poznałem tylko drogą korespondencyjną.
On mieszka w Anglii, ale też pochodził z Wołynia. Jego ojciec był gajowym i w 40 roku, w zimie, w styczniu, NKWD zapukało do ich drzwi, wywieźli do Darowatki na Syberię. Później, gdy formowała się armia Andersa, to on z dziadkami i z rodzeństwem wylądował w Afryce, w takiej miejscowości Masindi. Tam chodził do szkoły i posiada bardzo dużą dokumentację, którą też mi udostępnił, można tutaj zobaczyć. Także jest to kawałek historii Polski, historii mojej rodziny i wielu, wielu ludzi z kresu, z powiatu kostopolskiego. Wernisażowi towarzyszył wyjątkowy gość Piotr Lasota, autor książki Cena wyboru. Jego publikacja opisuje relacje polsko-ukraińskie na Wołyniu przed wojną oraz wydarzenia na ziemiach odzyskanych tuż po wojnie. Wystawę zorganizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach oraz miejscowe koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oglądać można do 10 grudnia tego roku. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Przemysław Losek.